Witam Państwa 13 grudnia. Wczoraj niestety nie mogłem swojego programu nadawać ze względów technicznych. W lutym będę miał już lepszy internet i myślę, że nie będziemy mieli tego typu trudności. W każdym razie prawie do 23 usiłowaliśmy się połączyć z siecią bezskutecznie. Na wstępie chciałem podziękować za kartki świąteczne Magdzie, Sławkowi, Waldkowi, bardzo piękne kartki z kraju i z zagranicy. Bardzo dziękuję. Również życzę Państwu spokojnych świąt i bardzo dobrego przyszłego roku. Przejdę teraz do spraw, którymi się zwykle zajmujemy. Otóż pani Olga Tokarczuk swoją antypolską wizją historii poruszyła nawet Forum Żydów Polskich. Reprezentujący to forum pan Paweł Jędrzejewski odniósł się do słów noblistki o polskich kolonizatorach, gnębicielach mniejszości, właścicielach niewolników i mordercach Żydów. Odpowiada, że cierpieli wszyscy obywatele Polski z powodów politycznych, i oczywiście za sprawą polityki sąsiednich państw, nie tylko Żydzi. Autor ma pretensje do pisarki o nonszalancję jej wypowiedzi i historii Polski z zaściankowej perspektywy, czyli tak jakby nie rozgrywała się ta historia w kontekście właśnie wydarzeń politycznych takich sąsiedzkich narodów jak Niemcy i Rosjanie, których doświadczenia z kolonizacją, ludobójstwem oraz zniewoleniem w ich wykonaniu dają dopiero właściwe tło porównawcze, pisze pan Jędrzejewski. I dalej pisze. Występowanie z prowokacyjnymi i nie do końca przemyślanymi hasłami, tak jakby nic nie zaistniało w tej materii wcześniej, jest niestety podejściem dość barbarzyńskim. Dodaje także, że od pisarki tej klasy wymaga się jednak więcej niż od zwykłych ludzi. No, nareszcie głos rozsądku i to z tej strony, z której nikt by się nie spodziewał reakcji, a ja się spodziewałem jednak, ponieważ to środowisko lewackie za dużo sobie gębę wyciera niedolą Żydów w zupełnie nieuzasadniony sposób. A ja osobiście mam dość tego podczepiania się lewackich awanturników pod etos Holokaustu. Ci bezczelni cynicy próbują ustawić się w jednym rzędzie z przedstawicielami narodu skazanego, tak jak rdzenni Polacy na całkowitą eliminację, choć sami reprezentują jedynie ideologię ludobójczą, no bo aborcjonizm, absurdalny styl odżywiania oraz brak orientacji, do czego służą narządy płciowe. Ja powiem tak. To tak jak żaba na stawie kucia, to tak lewacy chcą na tej martyrologii na przykład żydowskiej podbić swoje akcje. Te ich niezdrowe odruchy seksualne mają uczynić jakiś walor stawiający ich w jednym rzędzie z narodem, który ma parę tysięcy lat historii, a wśród gościnnych Polaków pielęgnował swoje tradycje, nietolerowane w innych częściach świata. No, bardzo dobry głos z Forum Żydów Polskich. Ja powiem też, że słuchałem wczoraj w Radiu FM niejakiego Kitlińskiego, profesora jednej z lubelskich uczelni, oczywiście filozofa, który jest profesorem, chociaż sam protestuje przeciwko używaniu określenia profesor, ponieważ uważa się innym homoseksualistą, na swojego partnera mówi mąż, a i tutaj się mocno wydziczał, że jest rzekomo prześladowany, choć żadnych przykładów nie podał, ale na całą Polskę trąbił, jaka to nie tęczowych jest, ponieważ zaprosili taką pseudoartystkę, ci tęczowi, ona taką instalację o charakterze antypolskim w kontekście antysemityzmu stworzyła, oczywiście wielu to się nie podobało, no to oni zaraz ci tęczowi mordę rozdarli, że och, tutaj my i Żydzi to jesteśmy strasznie prześladowani, a wystarczyło
opowiadać historycznie o polskich zbrodniach, o polskich zbrodniach na Żydach i robienie jeszcze z tego jakiegoś wydarzenia artystycznego. Także mówię, to tęczowe, to łatajstwo robi wszystko, co może, żeby podpiąć się pod Żydów. Ja bardzo się cieszę, że środowiska żydowskie nie chcą być katalizatorem tych politycznych awantur. Sędzia Żurek, pseudonim sędzia Żurek, pseudonim sędzia oraz Kozłowska i Kramek z Fundacji Otwarty Dialog lansują się na pseudokonferencji pod tytułem Kampania PiS przeciwko polskiemu sądownictwu. Pojawiła się tam też Róża Thun, niemiecka hrabina, występująca w charakterze polskiej eurodeputowanej oraz krety i agenci pomniejszego płazu. Żurek skarży się, a jak mu źle, no daj Boże każdemu 1% jego majątku i w ogóle bycie sędzią w Polsce według niego to gorzej niż pracować w kopalni na Uralu. Powiedział, że jego pełnomocnik Krystian Markiewicz ma 55 zarzutów dyscyplinarnych i że nam sędziom się nie mieści w głowie. No tak, zależy jaką kto ma głowę. Widać, sędziowie mają nietęgie głowy. Wiadoli Żurek, że musi ujawniać swój i ciężarnej żony majątek. No to, że ciężarnej to taka krzywda, bo ktoż by tak śmiał kobietę ciężarną, prawda, niepokoić. A jednak w zasadzie wiele grup zawodowych jest zobowiązanych do ujawnienia majątku bez względu na to, czy są w stanie błogosławionym, czy też nie. Nie wiem, dlaczego też środowisko sędziowskie miałoby mieć jakieś przywileje. A mówi, że obrzucono ten pełnomocnik mu dom jajkami i nikt go w ogóle nie lubi. Thun natomiast kadziła ruskim agentom organizującym chucpę, mówiąc, że jest dumna, że siedzi z ludźmi, którzy walczą o sprawiedliwość w Polsce. No, zapewniam tą niemiecką hrabinę, że ja będę dumny dopiero, jak zobaczę ten cały sabat siedzący nie na konferencji, ale w więziennej celi. I oto też proszę o taki prezent świętego Mikołaja. Przy okazji tutaj widzimy, że koalicja rządząca próbuje rzeczywiście doprowadzić do jakichś zmian prawnych, no bo z tymi sędziami to już naprawdę wytrzymać nie można. Jeżdżą, skarżą za granicę, niczym targowiczanie na dwór petersburski. Tamci też w obronie przywilejów i wolności oczywiście pyskowali. I tutaj taka kwestia. Zwróćcie Państwo uwagę. Prezydent Polski jest wybierany na kadencję. Potem koniec, prezydentem nie jest. I nawet nie ma zagwarantowanego, prawda, żadnego stanowiska, na przykład senatorskiego. Lekarz może stracić prawo wykonywania zawodu. No, różnie to z tym bywa, ale jednak są pewne procedury i lekarze rzeczywiście zaczęli ponosić konsekwencje, jeżeli coś naprawdę spartaczą. No, politycy są wybrani na kadencję. Szef NIK-u jest wybierany na kadencję, wszyscy są wybierani na jakiś określony okres i potem, powiedzmy, tracą możliwość pełnienia tej funkcji. Natomiast sędziowie w Polsce to w zasadzie mają być dożywotnio i w zasadzie choćby Niemcy przeskrobali, to zupełnie nic nie powinno im się, prawda, żadnych zarzutów stawiać i już nie mówiąc o wykluczeniu z zawodu. Największa kara to przeniesienie gdzie indziej, no bo nawet nie można odebrać poborów. Ten z Olsztyna, co to tam rolnika puścił z torbami przez swoją głupotę i niekompetencję, prawda, sędzia, no to miesiąc dostał płatnego urlopu, dopiero mi kara. I dopiero zdają sobie sprawę, że ten system tego nieusuwalności ze stanowiska z zapewnionymi dochodami naszych sędziów na roli, znaczy na równi w zasadzie z osobami duchownymi. No jak się zostanie duchownym, no to też w zasadzie dożywotnio, on już tam albo samemu się wystąpi, albo tam najwyżej gdzieś go wyautują sami swoi. I w zasadzie to stali się taką rodzajem takiej sekty sędziowie w Polsce. Jak już raz zostanie tym, prawda, przedstawicielem tego wyznania, no to nikt mu nie może się wtrącać, jest pełna autonomia, rozdział sędziów od państwa, mają jeszcze gwarantowane dochody, no to duchowni akurat nie mają gwarantowanych dochodów, czyli są w zasadzie lepiej usytuowani jak
przedstawiciele na przykład Kościoła katolickiego w Polsce. Ja pytam tych, którzy chcą rozdziału Kościoła od państwa, tych lewaków broniących sędziów. Dlaczego mówicie o potrzebie rozdziału Kościoła od państwa, a zupełnie nie zauważacie potrzeby na przykład dyscyplinowania tych sędziów, którzy zachowują się, powiedzmy, niesprawiedliwie. Niesprawiedliwie jeszcze stają się wojującymi politykami opozycji. To jak chcecie, żeby tam rozdzielić Kościół od państwa i żeby tam księża ponosili kary za rozmaite, jak się dopuszczą wykroczenia czy przestępstwa. No tak samo z sędziami, no bo na przykład nie wiem, dlaczego niektórzy sędziowie mają być bardziej nietykalni niż duchowni. No ja zupełnie nie wiem, po co tak sprawy stawiać. Jak jest, że demokracja, jak wszyscy równi, no to żądacie zniesienia przywilejów Kościoła katolickiego, to i żądajcie na równi zniesienia przywilejów niektórych korporacji zawodowych. Sylwia Spurek, o, to kolejna gwiazda rock'n'rolla. Lewacka eurodeputowana, z powodu niskobiałkowej diety, tak słabuje na umyśle, że zabiera się za praktyki cenzorskie. Oczywiście w ramach wolności. Marudzi, że film Nieplanowane, ten taki antyaborcyjny, bardzo dobry zresztą, to antykobieca propaganda. Nie powinno się go pokazywać w Parlamencie Europejskim według Spurek i podkreśla, że obrona życia jest sprzeczna z wartościami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Aha, czyli rozumiem, że Unia Europejska to jest jednym z niewielu takich projektów politycznych, gdzie w zasadzie najsłabsi nie mają żadnych praw, tylko mniejszości religijne, mniejszości narodowe, mniejszości takie, mniejszości zawodowe, to tak, ale najsłabsi to... No, nawet kiedy się mówi, że dzieci ryby głosu nie mają, teraz ryby głos mają, bo nie wolno karpia ukatrupić publicznie, ale dziecko w ramach aborcji to już tak według tych lewackich łajdusów. Dalej, dlaczego tak mówiła? Otóż eurodeputowani Kempa i Jaki zorganizowali projekcję filmu w Parlamencie Europejskim. Spurek nazwała film, uwaga, cytuję, najlepszym przykładem eksportu amerykańskiej propagandy antyaborcyjnej. Widzą Państwo, że Stany Zjednoczone Donalda Trumpa to jest dla nich tak znienawidzony projekt polityczny, że i tutaj no, jeszcze brakuje, żeby powiedzieć, że to jest katolicki w ogóle kraj, no, bo taka głupota jeszcze gotowa jest im przyjść do łba. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych te środowiska pro-life są najbardziej skuteczne, mają swoich reprezentantów politycznych, aktywistów społecznych, co najważniejsze, aktywistów społecznych. O tym oczywiście odpowiada film, o którym mówimy, ale Spurek to mówi, że to jest amerykański eksport. No, chyba się cieszę, że wreszcie też tutaj słowo jakiejś prawdy padło, że Stany Zjednoczone dzisiaj Donalda Trumpa są ostatnim chrześcijańskim mocarstwem na świecie. No i tak sobie myślę, czy propagowanie aborcji nie jest namawianiem do ludobójstwa i czy może być coś bardziej antykobiecego niż zabicie niewinnej dziewczynki, zanim ujrzy świat. No widać dla lewaków, czy nie widzą tego sercu. Nie żal. Także w tej czwartej Rzeszy Unii Europejskiej też musi być jakieś ludobójstwo, inaczej Rzesza nie wytrzyma. No, muchy też muszą jakieś ludobójstwo prowadzić. Dla nich ciężarna locha dzicha zasługuje na ochronę, a ciężarna kobieta zupełnie nie. Widać, ludzie są gorsi od świń dla komunistów. To jest moja figa się widać też emocjonuje tym, co mówię. A dzisiaj cały dzień przeszła i teraz zaczyna dokazywać, jak zwykle w czasie transmisji. Dalej. Inny lewacki mędrek, Jarzdzewski, ten co to spalił Tuskowi powrót do gry politycznej w Polsce, dał, tak powiem, ciała na całej linii. Palnął, że za kolejną awarię w stolicy, tym razem instalacji ciepłowniczej, winien jest PiS, bo obniżając podatki zmniejszył kwoty dla miast i nie mają kaski na remonty sieci ciepłowniczej. Ten autorytet salonu, publicysta Liberté, pokazał w pełni swą głupotę, no bo te rurki z ciepłą wodą, no ciekawe, pamiętają Państwo, taki był slogan, że tam ciepła woda w kranie za platformy, widać już nawet zaczyna brakować ciepłej wody w kaloryferach za Trzaskowskiego. Także ten pokazał swą głupotę, rurki z ciepłowodą zostały opędzlowane, czyli sprywatyzowane. Środki publiczne nie mogą być więc przekazywane
na tę instalację. Hanna Gronkiewicz-Walc już w roku 2011 opylił przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Sam Trzaskowski oznajmił, że popsuła się infrastruktura prywatnej firmy. No i jemu nic do tego oczywiście. A poza tym dochody Warszawy wzrosły tak naprawdę z 14 do 17 miliardów złotych w latach 2015-19. Pikantery dodaje fakt, że miejski monopolista z ciepłowodą został sprywatyzowany w spółce państwowej zagranicznej. Czyli jakby znacjonalizowana, tyle że za granicę. Za platformy, jak mówię, zaczyna brakować także ciepłej wody w kranie. Róbcie tak dalej. Ideologia LGBT w natarciu. Po co tak naprawdę zmienia się płeć? Dlaczego? Dla pieniędzy. Sąd w Tokio nakazał japońskiemu rządowi wypłacić odszkodowanie urzędnikowi, który zmienił płeć, a zabroniono mu korzystania z toalety dla pań. Odszkodowanie to 12 tysięcy dolarów i oczywiście możliwość chadzania do damskiej toalety. Osoba LGBT pracuje w Ministerstwie Gospodarki, Handlu i Przemysłu. Zaczynała ta osoba karierę jako pan, a teraz jest panią. No ciekawe, czy sprawdzili, co jak tam z zawartością bielizny, no bo w damskim kiblu nie ma pisuarów. Milionerzy w Polsce, ciekawy temat. Ponad 32 tysiące osób w Polsce zarabia rocznie ponad 1 milion złotych. Co najmniej milion dolarów zaś 116 tysięcy osób w postaci aktywów. W roku 2018 ponad 234 tysiące osób zarabiało ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie, ponad 7 tysięcy złotych, blisko 1,5 miliona osób. Najwięcej milionerów jest w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim. W roku 2018 w Polsce był to drugi wzrost PKB w Unii Europejskiej, czyli tutaj się dobrze dzieje. Względem roku 2017 liczba osób o dobrych zarobkach wzrosła o 20% i to jest blisko 1,5 miliona, a 10 lat temu było niecałe 600 tysięcy osób. No, ja bym wolał, żeby też tym takim najbiedniejszym ta minimalna rosła, bo tam bogaty, jak to się mówi, zawsze sobie da radę. Tak czy inaczej, większość polskich obywateli nadal się łapie w tych bardzo niskich pułapach dochodów. Służby celne Ukrainy zatrzymały natomiast transport z paczkami świątecznymi dla Polaków w tym kraju. Interesuje nasze ministerstwo. W poniedziałek na przejściu granicznym w Medyce zatrzymano 300 paczek, zrobiły te służby ukraińskie, no żądają tam oclenia. W latach poprzednich kłopotów nie było. Ciekaw jestem, czy tutaj to jest taki nowe przepisy, czy to jakiś incydentalny przypadek, czy jakaś nowa linia, żeby, jak mówię, popsuć relacje polsko-ukraińskie. No bo z jednej strony te, prawda, prace archeologiczne no, ruszyły na Ukrainie, a z drugiej strony taki przykry incydent przy okazji świąta. Może po prostu prawosławni myślą, że to tam święta są w innym terminie. Nie wiem, ale tak myślę sobie, że warto, żeby MSZ wytłumaczył naszym sąsiadom, że stwarzanie takich przykrości zupełnie może im się nie opłacać, biorąc pod uwagę, ilu Ukraińców w Polsce uczy się i pracuje, a my też możemy im uprzykrzać życie, czego wolałbym, żeby nie było po jednej ani po drugiej stronie. Skoro mówiłem o sprawach bytowych w Warszawie, a no to już wiadomo, jak będą wyglądały ceny za wywóz śmieci. To było do tej pory projektowane, omawiane, już wiemy, jak to konkretnie będzie wyglądać. Śmieci podrożeją od lutego i to ma być płacone od metra, a nie od osób w mieszkaniu. No, czysty idiotyzm. Lokal do 60 metrów kwadratowych będzie musiał płacić złoty 20 zł za metr kwadratowy, do 120 metrów 88 groszy za metr kwadratowy, a mieszkania większe niż 120 metrów
56 groszy za metr kwadratowy. Obecnie jedna osoba płaci dychę, dwie osoby 19 zł, 3,28, a 4,37 zł miesięcznie. Domki będą płaciły 94 zł. Ryczałt dzisiaj jest od liczby mieszkańców. Dzisiaj, znaczy może inaczej sprecyzuję, bo tu się trochę poplątałem jeszcze raz. Domki 94 zł ryczałtu będą płacić. Dzisiaj jest to od liczby mieszkańców w domku. Jedna osoba 3 dychy, 2,45, 3,60. Radni PiS protestują. No oczywiście będzie drakońska podwyżka, ale mówię, jaki to jest sens w ponad 120-metrowym mieszkaniu może mieszkać jedna osoba, która dużo je, dużo podróżuje, no bogaci tak mają na przykład, kilka apartamentów gdzieś tam, bardzo mało śmiecą, no a tutaj nie wiadomo dlaczego od metra ma się płacić za śmieci, przecież powierzchnia mieszkania nie generuje odpadu, ludzie. No, wydarzeniem tygodnia to też jest to, że w Izraelu wiemy, że będą kolejne wybory parlamentarne, Netanyahu nadal będzie premierem. 2 marca kolejne wybory, to trzecie wybory w ciągu roku. Jest to sytuacja bez precedensu w Izraelu. Netanyahu jest oskarżony o korupcję, wobec tego nie może, oprócz pełnienia funkcji premiera, kierować resortami, gdzie oprócz tego, że jest premierem, kieruje także Ministerstwem Diaspory, Rolnictwa oraz Zdrowia. Ciekaw jestem, czy rozstrzygnięty będzie ten problem, no bo jak mówię, dwa bloki się uformowały, prawicowy i centrolewicowy, żaden nie jest w stanie sklecić dodatkowych tych mniejszych partii większości parlamentarnej, no ale biorąc pod uwagę, że i tak tam rządzi wszystkim armia i wywiad, no to państwo Izrael jakoś funkcjonuje bez dla kłopoty w ramach demokracji. I na zakończenie Donald Trump skomentował przyznanie Grecie Thunberg przez tygodnik Time tytułu Człowieka Roku. Trump mówi, to śmieszne. Zalecił też 16-latce pracować nad swoim problemem z kontrolą gniewu. Na forum ONZ krzyczała przecież na polityków. Trump radzi też jej iść do starego, dobrego kina i powiada, wyluzuj Greta, ja też mówię wyluzuj Greta. Przy okazji radzi ją też Grecie zwrócić uwagę na racjonalny sposób odżywiania. Zauważyłem, że od kiedy tak się mocno zaangażowała politycznie, mocno chudnie. Zapewne śladem spórek i innych szaleńców wegańskich, unika diety białkowej, no to powoduje jej wycieńczenie, no i powiedzmy sobie, te stany psychiczne też mogą wynikać, powiedzmy sobie, z niedoborów rozmaitych mikro i mikroelementów. Także Trump woła, Greta, wyluzuj, ja mówię, Greta, zacznij wreszcie solidnie się odżywiać. I historia, moi drodzy, coż to dzisiaj? No, oczywiście rocznica wprowadzenia stanu wojennego. 1363, Kazimierz Wielki zawarł z królem Danii, Waldemarem IV, sojusz przeciwko krzyżakom. W roku 1830 Sejm ogłosił powstanie listopadowe powstaniem narodowym. W 1923 Polska uznała Związek Radziecki. W 1944, to ciekawe, grupa plutonowego Maziarskiego z działu AK kapitana Dragana Sotirowicza, Polak, uwolniła 11 zatrzymanych w areszcie powiatowym bezpieki w Brzozowie na Podkarpaciu. Kim był Dragan Sotirowicz? Służył przed wojną w armii jugosłowiańskiej, w 1941 walczył przeciwko Niemcom, został wzięty do niewoli, przebywał z jeńcami jugosłowiańskimi w obozie jenieckim w Rawie Ruskiej. Symulował chorobę, został przeniesiony do szpitala, uciekł 13 stycznia 1944, skontaktował się z Armią Krajową, brał udział w pacyfikacji ukraińskiej wsi oraz likwidacji kwatery UPA we wsi Szołomyja. Dowodził oddziałami 14 pułku podczas wyzwalania Lwowa w czasie akcji Burza. Za zasługi w czasie akcji został odznaczony orderem Virtuti Militari. 31 lipca 1944 aresztowany przez NKWD. Zbiegł wraz z innymi oficerami okręgu Lwów AK.
5 marca 1945 został przypadkowo aresztowany przez NKWD. W czasie próby ucieczki wyskoczył z drugiego piętra, łamiąc kości stopy. Nierozpoznany, podawał się za oficera francuskiego nazwiskiem Jacques Romain, powracającego z obozu w Odessie, został odwieziony do szpitala w Rzeszowie, skąd został uwolniony przez organizację NIE. Jego oddział współpracował następnie z NSZ-em. Brał też udział w walkach z UPA. On sam zresztą doprowadził 29 maja 1945 do podpisania zawieszenia broni pomiędzy UPA i polskimi oddziałami partyzanckimi, uznając Sowietów za wspólnego wroga. Do zawarcia formalnego trwałego porozumienia jednak nie doszło, ale zmniejszyło to cierpienia cywilnej ludności polskiej i ukraińskiej. Ostatnią akcją jego oddziału był atak 25 czerwca 1945 na tabory sowieckie koło Tomaradza. Potem ukrywał się na Dolnym Śląsku, został nawet prezydentem miasta o późniejszej nazwie Leśna. W jego biurze pracowały łączniczki, natomiast Józef Szajda był komendantem milicji w tym mieście. W czasie transportów UNRWA i przesiedlania Niemców, wykorzystując okazję, załadował swoich ludzi do pociągu i wyjechał na zachód do amerykańskiej strefy okupacyjnej w Niemczech. Następnie znalazł się we Francji, Monako, gdzie żył na emigracji. No, takich to mieliśmy sojuszników. Następne wydarzenia. 1945 zakończył się pierwszy zjazd Polskiej Partii Robotniczej. Sekretarzem generalnym został Władysław Gomułka, później uwięziony. W 1954 natomiast Gomułka został zwolniony z więzienia. W 1981 decyzją Rady Państwa z dnia poprzedniego o północy został wprowadzony stan wojenny. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Władze w kraju przejęło wojsko, internowano działaczy opozycji, kilka tysięcy. Zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach, wprowadzono cenzurę korespondencji, przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono milicyjną świat. 1848, powstanie węgierskie, generał Bem został dowódcą wojsk węgierskich w Siedmiogrodzie. 1921, podczas konferencji waszyngtońskiej zawarto 10-letni amerykańsko-brytyjsko-francusko-japoński traktat o wzajemnym poszanowaniu, wspólnej obronie stanu posiadania w rejonie Pacyfiku, w ramach którego został zniesiony brytyjsko-japoński układ sojuszniczy. 1937, wojna chińsko-japońska. Armia japońska zdobyła Nankin, który stał się stolicą marionetkowego państwa chińskiego. Żołnierze rozpoczęli masakrę ludności cywilnej. 1941. Incydent na wyspie, której nazwy nie wymówię, państwo nie zapamiętają, na Hawajach, który doprowadził do zniszczenia 120 tysięcy mieszkających na terytorium Stanów Zjednoczonych Japończyków w obozach internowania. Ta wyspa to było na zachodzie Hawajów, tam wylądował samolot japoński, miał awarię. Mieszkańcy nie wiedzieli, że trwa już wojna, że Stany Zjednoczone zostały zaatakowane, tamtego pilota tam przyjęli miło, potem go próbowali i dowiedzieli się, że jest już wojna, próbowali go tam aresztować, jeden z tych Japończyków go próbował wypuścić, doszło do takich sytuacji. Także rząd Stanów Zjednoczonych nabrał podejrzenia, czy Japończykom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych mogą ufać. No, byli internowani. W 2002 na szczycie w Kopenhadze zakończyły się negocjacje między Unią Europejską a 10 państwami kandydującymi: Cyprem, Czechami, Estonią, Łotwą, Maltą, Polską, Słowenią, Słowacją i Węgrami. W 2003 obalony dyktator Iraku Saddam Hussein został ujęty przez wojska amerykańskie niedaleko rodzinnego Tikritu. 2009. W trakcie wizyty w Mediolanie premier Włoch Berlusconi został trafiony w twarz miniaturką miejscowej katedry, doznając złamania nosa i kilku zębów. Urodzili się w 1915 Michał Sumiński, leśnik, zoolog, dziennikarz, zmarł w 2011, prowadził w telewizji przez wiele lat poniedziałkowy program Zwierzyniec, to był dla dzieci i młodzieży. I zmarli w 1966 Stanisław Mikołajczyk, działacz Ruchu Ludowego, wicepremier, premier Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Tyle historii. Czy mamy jakieś aktualności? Pytanka. No, co ja sądzę o sytuacji w sądownictwie? Pierwsze pytanie. Uważam, że wreszcie rząd musi tupnąć. Koniec tego rokoszu.
Uważam, że sądy mają być polskie, a nie europejskie. Sędziowie nie mogą się odwoływać do żadnych zagranicznych instytucji, prosić zagranicznych polityków o interwencję. Za coś takiego to się należy, powiedzmy, sądzenie za zdradę stanu. Nie po to płacimy polskim sędziom, żeby kwestionować demokratycznych władz, które mają na celu wykluczenie patologii z sądownictwa. Jak ja komentuję zatrzymanie Jacka Międlara? Dwie strony medalu. Po pierwsze, czy Jacek Międlar dostał wezwanie, żeby się stawić na przesłuchanie? Jeżeli nie, to po co taki pokaz siły? Jeżeli taki się nie stawiał, to rozumiem, ale zapewne nie było takiego wezwania, tylko od razu dokonano takiego, powiedzmy sobie, zupełnie niepotrzebnego najścia. Jacek Międlar, no, wprawdzie można się zgadzać lub nie z jego opiniami, ale na pewno nie jest człowiekiem jakoś szczególnie uzbrojonym i niebezpiecznym, jeśli chodzi o sprawy takie, żeby wchodzić do niego w jakiejś specjalnej sile uzbrojonych funkcjonariuszy ABW. Jeżeli dostawał na piśmie wezwanie, no to inna sprawa, ale ja podejrzewam, że nie dostawał.